Małgorzata Domachowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie. To jest jednostka, placówka wychowawczo-edukacyjna, szkoła, bardzo ważna w tym momencie. Jest jubilatką. 50-lecie swojej działalności przeżywa. To jest audycja, o której mówimy, że ktoś jest gościem Radia Głos. A naprawdę dzisiaj to Radio Głos jest gościem w tej szkole, która obchodzi złoty jubileusz swojego istnienia. Pani dyrektor, zanim wejdziemy do środka, chociażby mały sygnał, na jakiej podstawie ten jubileusz świętujecie? Co jest tym prawdziwym początkiem istnienia tej placówki? Tym prawdziwym początkiem to jest 1 września 1974 roku, kiedy to powstały dwie klasy specjalne przy zbiorczej szkole gminnej. Tam zaczęliśmy, tam był nasz początek. Tam narodziła się taka potrzeba. Kolejnym etapem to było już przejście ośrodka jako samodzielnej jednostki do szkoły na ulicy obecnej księdza Dominika. I tam też ośrodek mieścił się przez 28 lat. Rozwijał się, działał, stawał się częścią miasta Pelplina i nadszedł rok 2002. Wtedy cała społeczność szkolna z dużą radością przeprowadziła się do nowego budynku, który tutaj możemy w tym momencie oglądać. Więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. I to właśnie uczynimy. Dzisiaj możemy tutaj być, zajrzymy do poszczególnych sal, poznamy, jakie działania są podejmowane, a jest ich bardzo wiele. Jeszcze wrócimy do pani dyrektor oczywiście, jako szefowej tej jednostki jubilatki. Zajrzymy do kronik. To wszystko przed nami. Zapraszamy. Nazywam się Joanna Jędruszewska, jestem oligofrenopedagogiem i terapeutą ręki. Znajdujemy się obecnie na sali doświadczania świata, z której na co dzień korzystają uczniowie naszej placówki oraz uczestnicy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia, które tu prowadzimy, mają na celu dostarczanie dzieciom bodźców, poprzez które dochodzi do integracji stymulacji zmysłowej. Przez to podnosi się jakość funkcjonowania dzieci nie tylko w dzieciństwie, ale też i w przyszłym dorosłym życiu. Przedstawimy zajęcia sensomotoryczne, w czasie których dzieci będą doświadczały różnorodnych bodźców sensorycznych i przez to też poprawi się ich funkcjonowanie w życiu codziennym, jak również i w dorosłym życiu. Nazywam się Janina Landowska, jestem nauczycielką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i w tej chwili poziom drugi i przygotowujemy plakat o tematyce jesiennej. Jest to kolejna praca związana z jesienią. Mamy tutaj wystrój sali, taki jesienny, a to będzie uzupełnieniem właśnie tego wystroju. Ja nazywam się Ewelina Piernicka. Właśnie w tym czasie przygotowujemy się do przedstawienia z okazji 50-lecia naszej szkoły i będziemy wykonywać teraz układ taneczno-muzyczny. Zapraszamy. Oh,
Znajdujemy się, tak jak obiecaliśmy, po tej pierwszej części wędrówki i spotkaniu z grupami. Bardzo interesujące. Bardzo dziękuję, pani dyrektor, że możemy dzisiaj tutaj być gośćmi i zajrzeć do waszych podopiecznych i nauczycieli. Teraz jesteśmy u pani dyrektor w gabinecie. Pani dyrektor, może na dzień dzisiejszy statystyki, ilu uczniów, ilu nauczycieli macie? Obecnie mamy 106 uczniów oraz młodsze dzieci na tak zwanych zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Jest ich 37 tych naszych maluszków, więc całkiem sporo. Jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską, to jest 47 osób i 19 osób administracji i obsługi. Bo to pewnie nie jest do końca poprawne mówienie, że to jest szkoła. To jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, bo jest ten element bardzo istotny formowania. Czy są tutaj też podopieczni w ciągu tygodnia, przez cały tydzień, przez te robocze dni, a więc chodzi o sprawę internatu? Tak, właśnie dlatego nazywamy się specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym, ponieważ przebywają u nas uczniowie od poniedziałku do piątku. Tutaj uczą się, spędzają czas wolny po zajęciach, mają swoje sypialnie, spożywają posiłki i spędzają czas wolny w różnej, w różnorodnej formie, bardzo na pewno ciekawej i interesującej. Pani dyrektor zechciała przed nami otworzyć podwoje historii tych 50 lat, które są, jak widać, dobrze udokumentowane w kronikach. Czy mamy zapis ten najstarszy, kiedy szkoła powstawała, rok 1974? Tak, właśnie mam tutaj otwartą kronikę na tym roku i to jest pierwszy zapis w kronice, który mówi właśnie, że powołano do życia placówkę 1 września 1974 roku. Były to klasy specjalne przy zbiorczej szkole gminnej w Pelplinie. Już pani dyrektor na początku, przed wejściem tutaj do ośrodka, wspomniała, że przenosiła się placówka, że mieliście trzy lokalizacje. Ta, w której jesteśmy, jest od roku 2002. Tutaj przyglądamy się. To jest udokumentowane także artykułami prasowymi chyba, tak? Była bardzo duża uroczystość związana właśnie z tymi przenosinami. Był to czas oczekiwany na zmianę miejsca, które zapewni nam więcej przestrzeni do działań, możliwości przyjęcia większej liczby uczniów, bo poprzednie miejsce, w którym znajdował się ośrodek, już takiej możliwości nie miało. Na czym by pani dyrektor scharakteryzowała, polega ta główna działalność specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, bo mamy przecież w różnych grupach wiekowych, z różnym też, no powiemy, zdrowiem, czyli pewnie z jakąś stopniem niepełnosprawności. Kto może według jakiego klucza tutaj znaleźć się? Znajdują się uczniowie o trzech stopniach niepełnosprawności. To jest niepełnosprawnością lekką, niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, się mówi stopnia znacznego, umiarkowanego. Również uczniowie z głęboką niepełnosprawnością, ich nazywamy uczestnikami zajęć, ale oprócz tego, jak ostatnie lata nam pokazują, coraz więcej jest uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Czyli to może być niepełnosprawność stopnia lekkiego i na przykład spektrum autyzmu, albo niepełnosprawność stopnia umiarkowanego i niepełnosprawność ruchowa. Więc dużo jest różnych niepełnosprawności, dużo jest dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. To obserwujemy, że ta sytuacja ulega jak gdyby zwiększeniu. Co jakiś czas organizujecie takie wydarzenie plenerowe, bym powiedział pokazowe. Są to Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, kiedy maszerujecie też przez Pelplin, pokazujecie, jak wspaniałe talenty wykrywacie u podopiecznych, jak pozwalacie na ich rozwój. Czy to jest praca mająca na celu też pewną przebudowę mentalności społeczeństwa?
żeby, bo wiem, że pracowaliście nad tym, żeby wydobyć często podopiecznych gdzieś, nawet nie z zacisza, gdzieś z ukrycia w ich domach. Tak, rzeczywiście, bo bazujemy na mocnych stronach naszych dzieci. Nie chcemy eksponować tego ich ograniczeń, ich niepełnosprawności, ale właśnie starać się odnaleźć to, co w nich jest najlepsze, ich zdolności, ukierunkować ich rozwój właśnie w ten sposób, żeby dziecko, każde dziecko mogło osiągnąć sukces na miarę swojego rozwoju, swoich możliwości. I chcemy też, żeby samo siebie dostrzegało jako osobę, która ma bardzo wiele dobrych stron, możliwości i umiejętności. Jak sobie radzicie z funkcjonowaniem materialnym? Placówka jest przepiękna. Państwo widzą i jeszcze zobaczą, jak świetnie wyposażona, jak utalentowani nauczyciele, jak szczęśliwi podopieczni i pracujący na takich też narzędziach, nazwijmy to, my powiemy nieraz może zabawka, które są bardzo nowoczesne, bardzo specjalistyczne. To są pewne koszty. Jak funkcjonujecie? Naszym organem prowadzącym jest powiat tczewski, więc tutaj ukłony w stronę powiatu, bo to właśnie on nas finansuje i dzięki temu 2 lata możemy już korzystać z ostatniego piętra tego budynku, właśnie pięknie odremontowanego, wyposażonego. Myślę, że wszystkim bardzo się te pomieszczenia podobają. Szczególnie naszą chlubą jest tam u góry sala doświadczania świata, integracji sensorycznej, którą będzie można obejrzeć na filmie. Oprócz tego również przy pomocy naszego organu prowadzącego korzystamy ze wszystkich możliwych programów rządowych, które pozwalają nam wyposażyć się właśnie w ten nowoczesny sprzęt, który jest interesujący dla dzieci, dla nauczycieli i bardzo urozmaica pracę i też czyni tą rewalidację dziecka niepełnosprawnego bardziej skuteczną. To wędrujemy dalej, idziemy do kolejnych sal. Ja nazywam się Anna German, jesteśmy w klasie połączonej mojej 1-3 klasy z autyzmem i klasy 1-3 pani Kasi Puczyńskiej. Spotkaliśmy się tutaj na wspólnych zajęciach, które będą pokazywały oznaki jesieni. Chciałybyśmy dzisiaj pokazać uczniom, jak wyglądają jesienne drzewa, jakie są ich owoce i przy wykorzystaniu robota foton uczniowie będą odgadywać, jaki owoc daje nam drzewko. Każdy z uczniów będzie teraz sam doświadczał owoc drzewa. Wyciągnie sobie jeden przedmiot. Darek wyciągnie z koszyka jeden przedmiot i będzie musiał rozpoznać, co to jest. Jak myślisz? Szyszka. Które drzewo ma taką szyszkę? Jeśli odgadł, że to jest szyszka, będzie musiał teraz dopasować go do właściwego obrazka. Czy mamy takie długie szyszki, czy krótką szyszkę? Popatrz. Krótką, no to które to będzie? Okej, dobrze, to postaw tam tą szyszkę. Usiądź na krzesło. I teraz Darek przeprowadzi robocika do tego drzewka, który wybrał. Jeśli jest to prawdziwa odpowiedź, musi zaznaczyć, żeby czułka naszego fotona zapaliły się na kolor zielony. Dzięki temu robocikowi uczniowie uczą się poruszania w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Dzięki temu też uczą się kolorów, a także programowania. Magdalena Sakowska-Gzela, wychowawca. Dzisiaj uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych spotkali się na wspólnych warsztatach, w czasie których przygotowali zupę dyniową. Uczniowie będą właśnie nalewać zupę, którą wcześniej przygotowali. Przynieśli na zajęcia warzywa ze swoich przydomowych ogródków, które następnie obrali, pokroili i przygotowali. Są
Nazywam się Paweł Szwoch, jesteśmy w sali artystycznej, są tu zajęcia warsztatowe, głównie pracujemy z drewnem, które jest bardzo wdzięcznym materiałem i przynosi dużo radości. Wykonujemy dekoracje, przedmioty codziennego użytku, takie jak skrzynki na kwiaty, inspekty na warzywa, a od zeszłego roku możemy pochwalić się renowacją mebli, wpisujących się w cieszącą się coraz większą popularnością ideą Zero Waste. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Kornelia Rąbała, nauczyciel specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W tej chwili możemy obserwować zajęcia ruchowe w ramach terapii. Zajęcia ruchowe odbywają się systematycznie raz w tygodniu. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Podczas zajęć rozwijają motorykę małą, motorykę dużą. Zajmują się i tą motorykę wykorzystują w każdej sferze poznawczej oraz własnym rozwoju osobistym. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy. Jesteśmy zafascynowani tym, co zobaczyliśmy. Myślę, że także widzowie. Piękne sale, bardzo, bardzo oddani pracownicy. Widać, że w tym jest tyle miłości, tyle radości. Nawet to, co nie udało się pokazać na filmie, to poza nagraniami też podopieczni wyrażali duże zainteresowanie też naszą obecnością i radością, że mogą pokazać. Chcieli jeszcze wiele więcej pokazać, no ale jakieś musimy przyjąć ramy czasowe. Bardzo dziękujemy za to spotkanie z placówką, jubilatem. No to na koniec czego sobie życzy na złoty jubileusz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Pelplinie? Przede wszystkim, żeby nam się dobrze wiodło, żebyśmy się mogli cały czas rozwijać. Moim takim marzeniem, ale myślę, że nie tylko moim, może w przyszłości by się udało mieć swoją oddzielną placówkę. Myślę, że wtedy to w pełni by zaspokoiło nasze tutaj potrzeby i też umożliwiło nasz rozwój, bo budynek ma też swoje ramy i też może pomieścić ograniczoną liczbę uczniów, a potrzeby takie ciągle są w społeczności, więc to by było takie marzenie. A mamy nadzieje mocne, że dużo z tego może się też zrealizować, ponieważ dopowiedzmy na sam koniec, wybraliście sobie świetnego patrona, trudno lepszego. Święty Józef został patronem tej placówki i te uroczystości wiążą się z nadaniem sztandaru, zawierzeniem świętemu Józefowi. Trudno było tego świętego Józefa tu powołać na patrona? Musiał walczyć z wieloma konkurentami? Tak, miał konkurentów. I myślę też, że zacnych konkurentów. Konkurował z błogosławioną Różą Czacką, z Marią Grzegorzewską, też z założycielką między innymi ośrodka Eugenią Mikosz, z księdzem Kaczkowskim, więc wybór był i rzeczywiście społeczność dokonała wyboru na naszego patrona świętego Józefa. Odbyły się naprawdę profesjonalnie przeprowadzone wybory. Głosowali uczniowie, głosowali wszyscy pracownicy oraz rodzice naszych uczniów. No to niech święty Józef wyprasza te łaski, których oczekujecie, które są potrzebne, byście się dalej pięknie rozwijali, bo jesteście placówką ogromnie istotną, ogromnie ważną w środowisku nie tylko Pelplina, ale okolic, powiecie tczewskim. Gratulujemy jubileuszu, rozwijajcie się dalej, a święty Józef naprawdę niech strzeże was, prowadzi i pozwala odkrywać dalsze piękne karty waszej historii. Bardzo dziękujemy, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, Bóg zapłać.